dobra pamięć. Też moja taka bardzo dobra znajoma psycholog powiedziała mi o takim ćwiczeniu uważności, gdy wychodzę z mieszkania, żeby starać się na przykład dostrzegać bodźce takie dźwiękowe, zapachowe, dotykowe i skupić swoją uwagę na tym, gdy wychodzę i tak w trakcie codziennych czynności tego typu praktyki wdrażać. Czyli coś takiego na zasadzie uważnego życia koncentracjami na pewno będzie w stanie zapewnić. A powiedzcie mi też o takim sformułowaniu, takim pojęciu jak mindfulness, jak byście to zdefiniowali w aspekcie tego, o czym teraz powiedzieliśmy? Właśnie tak jak powiedzieliście, mindfulness jest czymś takim, jakby to tak fachowo nazwać? Mindfulness to taka koncentracja na tym, czego doświadczają nasze zmysły. Czyli tak jak właśnie mówiłeś, że możemy skupić się na dźwiękach, na zmyśle słuchu, na zmyśle wzroku, co widzimy, dotyku, zmyśle węchu i zmyśle smaku. To są nasze zmysły i poprzez to, poprzez koncentrację na tych zmysłach zaczynamy się uspokajać i relaksować. I to właśnie jest, i właśnie mindfulness głównie służy do redukcji stresu, ponieważ wtedy nie nakręcamy swojego umysłu, tylko tak jakby wychodzimy z naszego umysłu do tego, co się dzieje z zewnątrz, koncentrujemy się na tym, co się dzieje dookoła nas. Lub w nas, tak. No, czyli możemy też się skoncentrować na jakichś doznaniach, które w nas są. To też jest w pewien sposób, no też jakiś tam zmysł, tak? No tak, oddech na przykład. Czyli na przykład jestem sobie w niedzielę, taki klasyczny scenariusz, jest niedziela wieczór i myślę już o tym, Boże, jutro poniedziałek, masakra, ale będzie fuck up, ale będzie po prostu rzeź, od rana zapieprz i będę miał dzień z głowy. To zamiast produkować sobie tego typu podejście, lepiej byłoby na przykład usiąść sobie z moją ulubioną kawką, książką i skupić się na tym, jak ta kawa pachnie, jak dotyka mi ta kawa mojego podniebienia, jak właśnie przewracam sobie strony na bok tej książki, dotykam faktury tej książki, coś na tej zasadzie na przykład? Na przykład, tak, może to być jako takie po prostu zwiększenie tego doświadczenia, które już mamy. Szczególnie jeżeli jest przyjemne, no to będzie jeszcze przyjemniejsze. Takie delektowanie się życiem właściwie można by powiedzieć. Tak, no na pewno to pomaga gdzieś tam przerwać te wzorce myślowe, tak? Czyli właśnie nakręcanie się, że będzie, no jako ludzie mamy tendencję właśnie, że jeżeli jesteśmy w jakimś stanie, jest nam radośnie, to wtedy gdzieś tam to sobie potęgujemy, ale jeżeli nam jest, coś nam się nie podoba, to też lubimy to spotęgować i zaraz pojawiają się kolejne myśli, które nas przekonują, jak jest źle i jak jest strasznie. Tak? Oczywiście. Więc no to jest chyba taka przypadłość umysłu i jeżeli nie jesteśmy właśnie świadomi tego, nie pracujemy świadomie ze swoim umysłem i nie wiemy, jak on działa, no to wtedy łatwo w tą pułapkę wpaść. A no mindfulness jest właśnie jednym z takich sposobów, które nam pomaga gdzieś tą uwagę przekierować na obecne doświadczenie i czyli nie w kierunku myśli, które gdzieś tam wychodzą z nas, tak? Jakby staramy się dać im uwagę w pewien sposób, bo to też nie chodzi o to, żeby je jakby zepchnąć, tak? Jakby tak odseparować się, że to nie są nasze myśli, ale jakby zauważyć te myśli, jakby przyjąć, że to takie myśli mamy, ale świadomie później tą uwagę przekierować na obecne doświadczenie, które jest takie realne, tak, że nie wiem, realnie siedzimy, realnie oddychamy, realnie coś widzimy, tak, a myśli, które nam się pojawiają, no to często są o czymś, czego nie ma, tak, to są jakieś nasze wyobrażenia, które później często się okazują, że w ogóle się nie wydarzają, tak. I tą uważność właściwie możemy sobie trenować podczas całego dnia. To jest jej zaletą, że możemy sobie myć naczynia i w tym momencie, jak myjemy naczynia, to już wtedy możemy tę uważność trenować, że tutaj dotykam gąbką talerza, gdzieś tam mam wodę na ręce i tak dalej. I właściwie nie muszę rezerwować sobie jakiegoś nie wiadomo jak dużego bagażu czasowego, żeby usiąść, mieć 10, 15, 20 minut takiego totalnego odseparowania się od mojego harmonogramu dnia, tylko mogę nawet to robić w ciągu prostych czynności. Tak, dokładnie. Okay. Wcale nie trzeba ćwiczyć medytacji, żeby ćwiczyć koncentrację. I właśnie to ćwiczenie mindfulnessowe no, jest takim przykładem, jak można ćwiczyć koncentrację. I najlepiej sobie wybrać wcześniej, ustalić taką jedną czynność lub dwie,
żeby tego nie było też za dużo, bo jeżeli będziemy chcieć ćwiczyć koncentrację cały czas, to po prostu będzie za trudne i możemy jej w ogóle nie ćwiczyć. Mhm. Więc sobie na przykład wybrać to zmywanie naczyń, albo na przykład mycie zębów, czy słanie łóżka, cokolwiek, co robimy codziennie. I podczas tego być dużo bardziej uważnym. Mhm. No tak, zwrócić szczególną uwagę właśnie podczas jednej czynności, która jest powtarzalna codziennie, tak jak mycie zębów, właśnie jak mycie naczyń, czy ścielenie łóżka, jakby żeby, czy rozmowa z kimś, tak? Mhm. Żeby dać pełną uwagę właśnie tej czynności, tej osobie. I to może być coś, gdzie jakby wdrażamy świadomą naukę koncentracji. Jasne, oczywiście. Dobra pamięć.